Dobra, teraz się udało. Nie wiem, czy wcześniej wyskoczył jakiś błąd. Dobra, to zaczekajmy chwilkę, żeby ludzie się zebrali. Dobra, to może ja pomału tutaj zacznę mówić. Tak więc, cześć wszystkim. Bardzo miło mi Was dzisiaj tutaj gościć na niestety ostatnim webinarze w tym roku z serii Biznes fotograficzny od kuchni. Niestety wszystko co dobre szybko się kończy, tak też jest w tym przypadku. Dla przypomnienia, tydzień temu rozmawialiśmy o fotografii noworodkowej z Anną Krupką. Jeśli chcielibyście zobaczyć poprzedni webinar oraz wszystkie poprzednie, bo było ich aż pięć, to możecie je zobaczyć albo na naszej stronie na Facebooku Fotonesto, albo na YouTubie, gdzie stworzyliśmy specjalną listę, która składa się ze wszystkich poprzednich webinarów. Tam też będzie dostępny dzisiejszy webinar. Także zapraszamy do subskrybowania YouTube'a, Fotonesto i oglądania. A temat dzisiejszego spotkania to fotografia modowa od portretu do publikacji Vogue. A naszym gościem jest Dominika Woźniak. Cześć Dominika. Cześć, witam Was bardzo. Dominika jest fotografem specjalizującym się w fotografii reklamowej, mody, beauty, wizerunkowej. Stacjonuje w Warszawie, gdzie posiada swoje własne studio fotograficzne. Dotychczas jej prace zostały opublikowane m.in. w Vogue, Elle, L'Officiel. Również zostały nagrodzone podczas Miami Fashion Week oraz uhonorowane na konkursach Tokyo International Photo Awards, Moscow International Photo Awards i Monochrome Competition. To jeszcze kilka słów o mnie. Ja nazywam się Anna Dudar i na co dzień zajmuję się marketingiem Fotonesto, który jest organizatorem tego wydarzenia. Dla tych, co jeszcze nie wiedzą, Fotonesto to polska aplikacja, która umożliwia fotografom przekazywanie zdjęć klientom w postaci pięknych galerii internetowych zabezpieczonych hasłem oraz sprzedaż zdjęć. W komentarzu pod tą transmisją znajdziecie linka, poprzez który możecie założyć bezpłatne konto oraz uzyskać specjalną zniżkę na kolejne 2 miesiące. Zachęcamy do skorzystania z tej opcji, ponieważ to jest ostatni raz, kiedy możecie z niej skorzystać. Jeśli macie jakieś pytania do Dominiki, to możecie zadawać pytania przez całego live'a, ale my odniesiemy się do nich pod koniec. No bo najpierw mam pytania, które przygotowaliśmy my dla Dominiki. Jak je skończymy, to przejdziemy do Waszych pytań. Okej, więc zaczynamy. To Dominika, czy zajmowałaś się czymś innym, zanim zaczęłaś prowadzić biznes fotograficzny? No słuchaj, zanim cała fotografia się zaczęła, no to moją pasją to był sport. Tutaj to trenowałam zawodowo, co słuchajcie, niesamowicie mi pomogło. Myślę, że chyba w każdej branży to pomoże, bo to super mi właśnie pomogło w takiej dyscyplinie, w organizacji, w pracy w zespole. No i tutaj na pewno też w niepoddawaniu się, co w fotografii naprawdę bardzo pomaga. Ale potem właśnie fotografia. Zostawiłam sport. Robiłam to zawodowo, ale no coś trzeba było wybrać. Nagle, dobra, zawód, fotografia. Rozumiem. Okej, czyli wcześniej miałaś pasję do sportu, a później przekształciło się to w pasję do fotografii. Tak. A jak wyglądały początki Twojej działalności fotograficznej? Od początku wiedziałaś, że chcesz zajmować się fotografią mody. Od czego zaczynałaś? Jakby w którym momencie zdałaś sobie sprawę, że to jest właśnie to? Wiesz co? Ja to tłumaczę, że chyba to trochę wyszło z dnia na dzień, ta fotografia. Ja pomagałam przy kilku sesjach fotograficznych. Tutaj poproszono mnie kilka razy o pomoc, bo że byłam właśnie, może tak, tańczyłam zawodowo i wiedzieli, że trochę tam gdzieś z tym make-upem kosmetyków to mam tyle do malowania, także wiedzieli tutaj, że będę mogła pomóc z tej strony. No i kilka razy pomagałam właśnie przy takich sesjach, gdzieś tam malowałam, poprawiałam, stylizowałam, coś takiego.
No i raz tutaj sesja super już zorganizowana i tak dalej, no i mówią tam zespół, słuchajcie, mamy problem, fotograf nie może przyjechać. Tak, no i co robimy? Co robimy? Trzeba coś zrobić. No, to oczywiście nie była taka sesja profesjonalna, modowa, bo takie coś to pewnie byłoby odmówione. No i tak się patrzą na mnie, Dominika, ty zrobisz. Ja mówię, ja zrobię. No, ale szybko się jakoś to poskładało. Pamiętam, zorganizowałam cały sprzęt. Co naprawdę było trudne, bo to była jeszcze fotografia, która miała być fotografią studyjną. Nie fotografia gdzieś w plenerze, czyli gdzieś idziemy i tam robimy gdzieś na zewnątrz zdjęcia, tylko właśnie studyjna. No udało mi się na szczęście cały sprzęt załatwić. Aparat miałam, to moje szczęście, miałam, który już wiedziałam, już byłam obeznana, co jak działa. No i słuchajcie, udało się. Także to było ekstra, no i to też było takie zorganizowanie. I wtedy uświadomiłam sobie, że to mi się naprawdę spodobało, bo wcześniej gdzieś malowałam kogoś i gdzieś tam pomagałam przy tej sesji. No a tutaj tak mówię, z dnia na dzień i Dominika pomożesz, Dominika ratujesz, Dominika ty robisz. Dlatego ja mówię, no dobra, no to robimy. Mówię, wyzwanie naprawdę spore, ale udało się. I mówię, wtedy był taki moment, gdzie niesamowicie mi się to spodobało. To było duże wyzwanie. Ale mimo wszystko to tutaj nie poddałam się i tak, spodobało mi się to, no i tak się właśnie zaczęło z fotografią. Bo zostaje rzucona tak na maksa na głęboką wodę i taka pełna przygotowania. Tak, słuchaj, znaczy tutaj to oczywiście to było takie trochę, mówię, z dnia na dzień, bez przygotowania, może tak, bez doświadczenia. Bo nie ukrywam, że wtedy naprawdę pierwsze co, to tak zwane, jak mówią, burza mózgów. Ja pamiętam, wzięłam magazyny modowe, zaczęłam to wszystko przeglądać. Nawet pamiętam, słuchajcie, notatki sobie porobiłam. I mówię, no bo przyjdzie ta osoba, muszę jej coś pomóc. To po prostu wcześniej nie zwracałam na to, przyznaję się, uwagi, jak to tam wygląda, bo byłam po prostu osobą odpowiedzialną z innej strony, ze strony przygotowań. No ale wtedy właśnie burza mózgów i musiałam się przygotować, także przed sesją naprawdę to było, no ale tak, wyzwanie mocne i udało się. Super. A w jakim typie fotografii modowej się specjalizujesz? Czy to właśnie zdjęcia studyjne, czy jakieś na przykład, czy jakaś to jest moda uliczna, właśnie jaki typ fotografii modowej jest? Jest to fotografia modowa. Zaczynałam tak naprawdę od takiej fotografii, chyba trochę, jeżeli chodzi o modową, wydaje mi się, że chyba jedną z trudniejszych, bo to jest właśnie takie tak zwane edytoriale, które są oddawane do gazet. Do gazet, gdzie później te gazety to publikują i to są takie edytoriale, czyli właśnie taka historia, którą trzeba zbudować. I to jest modelka, to jest stylista włosów, wizażysta i to jest taki już tutaj basic całego zespołu. I to było trudne, właśnie zorganizowanie czegoś takiego. No i tutaj właśnie chyba ten sport też mi pomógł, albo ta wcześniejsza organizacja na spontanie i zrobienie tych zdjęć, tej sesji. No i od takiej fotografii zaczęłam. I to był mocny, no mówię, chyba moje najlepsze, przyznaję się, moje najlepsze edytoriale modowe to były na mega spontanach. To było super przygotowanie, ale to na przykład mieliśmy na to tylko 2 dni. No i sesja się na przykład zaczęła o godzinie 19, edytorial, który został zrobiony, a się skończyła o 5 nad ranem. Ponieważ na przykład mieliśmy tylko dostępność do ubrań, do stylizacji, tylko w nocy. tak, to akurat były edytoriale, które później zostały, jeden z nich właśnie został opublikowany w Vogue. Jest u nich na stronie internetowej. Tak, udało nam się, naprawdę nocny zespół, to była wtedy naprawdę szybka akcja, ale wszystko na spontanie i naprawdę też ekstra wyszło, cały zespół się zaangażował i chyba to właśnie było trudne, wiesz, i jest trudne, bo też jako fotograf nie jestem tylko fotografem.
Tylko organizuję jeszcze wszystko. Tutaj jako tak zajmuję się właśnie całą produkcją. Rozumiem. A właśnie jak wygląda przygotowanie, twoje przygotowanie do sesji zdjęciowej do magazynu? Jak się przygotowujesz do tego typu sesji? Czy dostajesz jakiś brief, wytyczne od projektanta? Dostajesz od niego jakieś właśnie materiały dotyczące kolekcji? Jak to wszystko? Znaczy wiesz co, właśnie w fotografii modowej, kiedy pracuję z jakimś projektantem, to albo to są właśnie, tak może, edytoriale to nie są, ponieważ edytoriale to są w magazynach, gdzie są stylizacje i od różnych projektantów. Jeżeli współpracuję z projektantem, to zazwyczaj to jest kampania reklamowa, ale modowa, albo czasami to są robione lookbooki. Lookbook to jest takie, czasami może jak widzicie gdzieś na stronach internetowych, jak jest modelka, jest ubrana, te ubrania, których właśnie są projektantów, czy właśnie są sklepy, i jest po prostu proste zdjęcie na białym tle, zazwyczaj na białym, ponieważ to jest najbardziej czytelne. Albo czasami to są też packshoty. Packshoty, które, słuchajcie, zaczęłam robić, kiedy trochę ustatkowało się sesje i zaczęła się, no wiemy niestety to słowo, cała pandemia. I packshoty, właśnie tak zaczęłam też współpracować z projektantami. No i to, słuchaj, tutaj tak myślę, że od takiej kampanii reklamowej, gdzie też się tutaj tym zajmuję, po właśnie takie lookbooki i nawet właśnie packshoty tak zwane, czyli też takie fotografia produktowa, modowa, robiąc tylko ubrania. Jak ja się tutaj do tego przygotowuję, to też jest taka burza mózgów i trzeba się do tego przygotować. Trzeba się do tego przygotować, stworzyć taki tak zwany moodboard. Moodboard to jest, wiesz co, to jest tak jakby taka też właśnie burza pomysłów, którą gromadzisz. Ja zawsze biorę nawet po prostu nawet, słuchajcie, kartkę i rysuję, maluję, nawet wycinam z magazynów czasami i przyklejam jakieś pomysły. Czasami projektanci mają już gotowe wytyczne, że o, słuchaj, chcemy takie światło, chcemy to, chcemy to, chcemy takie tło, będzie taka modelka, będzie to już w konkretnym stylu. Ale jeżeli nie ma takich konkretnych, to ja właśnie przygotowuję najczęściej 2-3 takie pomysły, takie na przykład style, które będą pasowały też do stylu ubrań. Bo to wiadomo, różnie, czasami mamy modę lata 60, no i żeby to też pasowało, nie? A nie, że ubrania będą lata 60, a zrobię aktualne jakieś pomysły. Także tutaj z projektantem na pewno to jest też spotkanie. Spotkanie i razem myślimy, właśnie tworząc takie moodboardy. Tworzę nawet nie tylko moodboard dla samej siebie, czy dla klienta właśnie, gdzie to są tylko pomysły właśnie ubrań, czy takiego wszystkiego miejsca, w którym miejscu, bo to nie zawsze jest studio. Studio to jest takie, no myślę, że tak połowa pomysłów jest w studiu, a połowa jednak gdzieś w jakiejś lokalizacji. W studiu na pewno są robione moodboardy, przepraszam, lookbooki, ale właśnie takie moodboardy, które przygotowuję dla projektantów, to również przygotowuję i też prezentuję to, jakie będzie na przykład, będą pomysły do włosów, do stylizacji włosów, do wykonania make-upu. Tak, to też jest ważne, bo jednak ta osoba, ten wizażysta, który przyjdzie, on też, to nie jest tak, że on rozkłada te swoje, prawda, kosmetyki, pędzle, tylko on też musi być do tego przygotowany. No i zawsze są przygotowani, tak samo z włosami, już mamy wstępne pomysły, oczywiście nie ma czegoś takiego, że o, na pewno będzie kitka, na pewno będą rozpuszczone włosy, czy coś. Bo to też wychodzi czasami podczas sesji, albo o, przyjdzie modelka i nagle zobaczymy, że lepiej wygląda, prawda, w spiętych. Albo mamy ustalone jakieś światło, jakąś inspirację, a spróbujemy z jakimś innym i nagle okazuje się, że wychodzi inaczej, wychodzi lepiej, nie? I czyli może być jeszcze lepiej i dlatego pomysłów jest naprawdę tutaj sporo. Przygotowuję to zawsze, cały plan. Kiedy to jest jakaś lokalizacja gdzieś, załóżmy w jakimś, bo robiłam w jakichś apartamentach, czy nawet w takich jakichś starych domach, to wiecie co, lubiłam to wcześniej zobaczyć, to chyba tak w sumie normalne, i lubiłam to zobaczyć i nawet potem sobie wypisać, co bym chciała pokazać, czy nawet
najlepiej portret modelki w tym miejscu, czy na przykład całą sylwetkę, czy na przykład tak zwany kadr amerykański. No i tutaj lubię być przygotowana z tym akurat. Przygotowuję się oczywiście na takim spontanie, czy nagle może coś wyjść na sesji, to nie wiemy nigdy, bo to nawet może być czasami pomysł klienta, o słuchaj, tu zrobimy. Albo modelka inaczej stanie i inaczej będzie ujęcie, ale nie, zawsze się tutaj staram przygotować, łącznie nawet z takimi notatkami, wszystko na papierze, ołówek i tutaj tak działam. Czyli połączenie tego przygotowania, ale jeśli jest gdzieś tam przestrzeń, na pewno spontaniczność, coś wychodzi lepiej, no to też jesteście tutaj elastyczni i gotowi tak. na zmiany, na improwizację. Tak. A z iloma właśnie, bo już wspomniałaś wcześniej, ale to jeszcze raz tutaj się dopytam, bo też miałam takie pytanie przygotowane, z iloma profesjonalistami współpracujesz w trakcie sesji? I jak wygląda taka sesja od kuchni? To już poniekąd powiedziałaś, ale tak podsumowując, jak to wygląda? No wiesz co, od kuchni. Tutaj to można się jeszcze więcej wypowiedzieć. Nie, bo wiesz co, z profesjonalistami to, no, to musi być minimum osoba, która zrobi make-up, która ułoży te włosy, która przygotuje stylizację, no i jednak ta modelka, która będzie. Bardzo często to jest więcej osób, no bo na przykład jest to jeszcze mój asystent, jest to na przykład asystent stylisty, albo czasami jest więcej modelek, czasami to jest też scenarzysta, który właśnie wszystko przygotowuje. Różnie bywa, nawet raz miałam, że był stylista, ale też był kostiumolog przy tym wszystkim, bo na przykład były jego rzeczy używane i jeszcze chciał być przy tym wszystkim. Także zespół jest spory. Ale to tutaj to zależy też od jakie są jeszcze, może tak, zależy od projektu, ale mówię, na pewno to musi być, okej, modelka, no to jedna, potem stylista, wizażysta, fryzjer, ale to raczej mówimy na to stylista włosów, ja, no to tak minimum 5 osób jest. Okej, to na pewno. To już zarobi jakiś zespół. No tak, tak, tak. No to tak, taka sesja jest, to tak jak mówiłam, przygotowujemy, ja przygotowuję, jeżeli się spotykam gdzieś z klientem, no to ja właśnie przygotowuję takie moodboardy, które po prostu są na kartkach, gdzieś to wysyłam, nawet czy skanuję, wysyłam pomysły. Oczywiście też to nie jest absolutnie tak, że ja mam tylko swoje pomysły make-upu i słuchajcie, tak ma być. Nie, tutaj to każdy daje to tutaj od siebie jeszcze własne pomysły, to jest potem akceptowalne albo nie. Tak samo jeżeli to jest jakaś fotografia studyjna, to też planuję światło, bo czasami nie robimy tak, że na przykład cała sesja jest z takim samym światłem, tylko też właśnie kombinujemy. Jedna z sesji, która była właśnie w L'Officielu Singapuru, to słuchajcie, tam na 9 zdjęć tam chyba robiliśmy chyba z 9 różnych, tak, zrobiłam chyba z 9 różnych świateł. No i, ale to też różne światła, ale to musiało wyjść tak zwana jedna historia, gdzie to musiało się trzymać razem. No ale tutaj też, to były mega tutaj jakieś kombinacje, eksperymenty i naprawdę super wyszło. No i też to światło, wtedy jak zmieniałam, jak kombinowaliśmy, to też musiało pasować do tych wtedy ubrań. No bo jednak nie zawsze, czasami ten flash mocny, białe, załóżmy tło, nie zawsze będzie pasowało z, nie wiem, z jakimiś ubraniami, które są świecące, tylko tutaj już kombinacja i właśnie i na bieżąco sprawdzanie, jak to wygląda. Ale światło tutaj właśnie zmieniałam. No i podczas sesji, kiedy właśnie te moodboardy mamy, te takie pomysły, to wszystko na kartkach, każdy z nas to ma, okej, wykonujemy to, są przygotowania. No przygotowania to bardzo długo trwają. Znaczy no długo, przynajmniej na taki wizaż, na taki make-up, to taki wizażysta potrzebuje tak no nawet 1,5 godziny. Współpracują nawet razem ze stylistą włosów, ponieważ już są tak zorganizowani, że na zmianę pracują, bo jednak te włosy, można to na etapy wszystko zrobić. Stylista też, stylista ma też wszystko przygotowane już, nawet czasami, jeżeli to są na przykład dwie modelki, to czasami jeszcze robią przymiarki, też to wszystko to wszystko jeszcze sprawdzają. Ja zanim się rozłożę ze sprzętem, oczywiście jeszcze wcześniej test, także tutaj mój asystent, no testy, ale to chyba każdy z asystentów wie, że no
po części musi stanąć, żebyśmy mieli tutaj już gotowe, żebyśmy byli już przygotowani. No bo to wiadomo, okej, okay, mogę to zrobić, ale to wtedy jest już, mogę to zrobić, kiedy jest dopiero modelka, ale skoro ja mam czas i rozkładam ten cały sprzęt, a jest tego trochę, i na szczęście nie, na szczęście czasami mam to szczęście, że właśnie mam asystenta, kiedy jest ten wielki sprzęt. Bo przy dużych projektach, no to im większy projekt, tym większy sprzęt, tym cięższy. A nie zawsze myślę, że mam na to siłę, ale mam osoby, które mi pomagają i jest super. Także tutaj to tak wszystko od kuchni. Także praca jest. To nie jest tak, że przychodzimy, tylko się szykujemy, dobra, pstryk, robimy zdjęcia. Tylko no naprawdę, taki edytorial, kiedy to właśnie idzie do gazety, no to tak trwa. No myślę, że spokojnie. 9 godzin to na pewno. Chyba, że jakoś się zepniemy i może to jest jakiś basic. Ale kiedy jedziemy na plener, no to też zajmuje. To jest trudne. A znowu lookbook, gdzie modelka jest na białym tle, takie basicowe, no to wtedy też jest duża ilość stylizacji ubrań. Więc to też czasowo schodzi. A powiedz mi, jak stworzyć w ogóle taką komfortową atmosferę przy współpracy z modelem, modelką? Jak się z nim odpowiednio komunikować? No i w ogóle podejrzewam, że przy tylu osobach na planie, to też tutaj komunikacja odgrywa duże znaczenie. Jak to wygląda? Wiesz co, ja to traktuję tak i zawsze, że to musi być taka luźna atmosfera. To nie jest tak, że wiesz, że jest napięta i każdy sobie mówi, ty masz robić to, weź popraw tą fryzurę. No, nie. To musi być taka raczej przyjazna atmosfera, gdzie jesteśmy jako paczka, jesteśmy zespołem. Nie, że jest, przepraszam, dyrektor zarządzający, oni prawda, się dogadują, a ja jestem, załóżmy, dyrektorem i uwaga na mnie. Nie, współpracujemy i to jest raczej luźna atmosfera, oczywiście są granice, nie? Ale to jest właśnie, mówię, praca w zespole, organizacja, gdzie jednak pracując w takim właśnie zespole, to no, musimy się dogadywać, nawet bez słów. Także nie, to jest nawet jest muzyka na sesjach zdjęciowych, żeby właśnie to wszystko zrobić. Tak. Żeby to rozluźnić. No oczywiście, to też mówię, zależy czasami od zespołu, ale może też od klienta, bo czasami jest takie, że trzeba się, no nie wiem, spiąć, ale to mówię, to wychodzi trochę w trakcie sesji. A z jakiego sprzętu korzystasz na sesjach? Jaki sprzęt polecasz do sesji edytorialowych? Jakiego oświetlenia używasz? Wiesz co, powiem ci, że jestem zdania, że chyba to nie aparat robi zdjęcia i tylko my. Bo teraz nie trzeba mieć profesjonalnego sprzętu, żeby zrobić to zdjęcie. Bo nawet ekstra zdjęcie możemy zrobić telefonem. Ja mam zdjęcie, znaczy przepraszam, mam sprzęt, teraz właśnie mając swoje studio fotograficzne, mam większą możliwość też przechowywania tego, mam możliwość, żeby mieć więcej tego sprzętu. No i to są właśnie lampy studyjne i ale tak, aparat, no mam dwa aparaty, ale mam, no możemy powiedzieć, tylko trzy obiektywy, bo czasami wiele fotografów ma więcej tych obiektywów, ale mam swoje dwa ulubione i tylko na nich pracuję podczas sesji zdjęciowej. Także sprzęt mam, okej, okay, ale to mówię, to nie trzeba mieć ekstra aparatu najnowszego modelu, no bo nie mam najnowszego modelu, przyznaję się. Może kupię, może nie, ale tak, pracuję na Nikonie, ale to czasami też się porównuje. Canon, Nikon, chyba zależy też od stylu fotografii po części, kto co lubi. Bo czasami są takie sprzeczności, Canon, Nikon, ale ja mówię, chyba i to mi się podoba. Teraz zależy od światła, od sesji. Ja pracuję na Nikonie, u siebie mam lampy w studiu Broncolora i tyle. No różne tła. Kolory, nawet tła materiałowe, to też naprawdę super polecam. Współpracuję właśnie ze studentką, która jest na ASP i razem współpracujemy. Właśnie takie tła osobiście mi wymalowała.
Także wiecie, materiał, farba i mamy tło. No. Czyli taka prostota generalnie tutaj. Uważasz, że właśnie, że ten sprzęt wcale nie trzeba mieć jakiegoś najlepszego, najnowocześniejszego, tylko właśnie tą pasję i pomysł, tak? Tak, jak zaczynałam, no to przecież nie miałam profesjonalnego sprzętu. Miałam aparat, tak, ale to mówię, nawet słuchajcie, na tym spontanicznym, tej mojej pierwszej sesji zdjęciowej, przyznaję się, ja nie pamiętam, co to były za lampy. Dobra, mówię, pstrykały, światło było, aparat swój miałam, aparat, wszystko było w porządku. Także no wiadomo, super mieć lepszy sprzęt, kiedy się wykonuje jakieś kampanie reklamowe, ponieważ to jest potem drukowane, to też jest tutaj tak zwane, jest bardzo duża rozdzielczość tych zdjęć i rozmiar. No to wiadomo, to jest trochę co innego, kiedy zrobimy taką sesję może do magazynu, a co innego, kiedy to będzie jednak ta kampania reklamowa, gdzie będzie drukowana nie na sam billboard, ale nawet w jakichś większych rozmiarach. Ale mówię, słuchajcie, tutaj to sprzęt to nie wszystko. Telefonem, jeszcze przy aktualnych telefonach, które mają tam obiektywy, gdzie no jak to zobaczyłam, to tak się zdziwiłam, że takie robią, że takie ekstra robi taki aparat telefon. Ale mówię, słuchajcie, to nie robi zdjęcia aparat, to nie trzeba mieć super ekstra sprzętu, bo możemy to zrobić prostym aparatem, który po prostu mamy, światło dzienne. To nawet może być światło sztuczne, ale tak zwane stałe, czyli które nie błyska. Na takiej fotografii zaczynałam. Ze światłem dziennym nie miałam swojej lampy i tak właśnie zaczynałam. Okej, okay. A jak dokonujesz selekcji zdjęć i jak je edytujesz? A, wiesz co, dla mnie chyba selekcja zdjęć to jest jeden z najtrudniejszych etapów. No właśnie, z najtrudniejszych etapów może... Tak, podczas sesji zdjęciowej jestem podłączona kablem aparat-komputer. Także cały zespół również widzi to na komputerze, sprawdzając i to nie tylko patrząc na zdjęcie, w takim sensie, że każdy patrzy po części na swoją pracę, na swoją specjalizację. Czyli o, stylista włosów spojrzy, tutaj coś odstaje, trzeba to poprawić. Wizażysta, stylista, oni albo tak, coś tu odstaje, jakieś rzęsa, albo troszkę cera się za bardzo świeci. Ale czasami jest wow, super zdjęcie i ja to od razu zaznaczam. Ktoś na przykład, czyli druga osoba zwróci, o, to jest ekstra i wszyscy wow, że nawet czasami zaczną robić telefonem tego zdjęcia. Także ja to od razu zaznaczam, ponieważ jak pracując w jakimś właśnie od razu programie, który to przekłada właśnie na program i te zdjęcia widzimy na bieżąco, to od razu to zaznaczam na sesji. Kiedy właśnie powie o tym, no szczególnie jak powie o tym klient, to już dobra, to już mamy to. Tak, bo czasami, bo słuchaj, czasami wiesz, się może zrobi ze 100 zdjęć, a nagle patrzymy, jest to jedno ekstra, dobra, przebieramy się, mamy to, mamy ujęcie. No i właśnie taka selekcja na sesji, już to przeglądam, ale też muszę się z tym przespać, żeby zobaczyć to nieco świeżym okiem i zobaczyć to, przejrzeć. I pooznaczać tak zwaną jedną gwiazdką, dwoma gwiazdkami. Mówię, że to jest trudne, bo czasami naprawdę jest bardzo dużo fajnych zdjęć, jest bardzo tutaj ekstra ujęć, ale które jest to najlepsze? Na przykład jakiś z portretów, no to portrety może są, ale wystarczy, że na przykład gdzieś wzrok tej modelki jest w inną stronę, albo jest ta ręka, no i teraz które ujęcie lepsze? No, sporo tego, dużo, ale też potem daje to do wglądu. Jeżeli to są takie sesje, że... No i potem, oczywiście wybieram te zdjęcia. Kiedy to jest edytorial, może tak, czyli coś idzie do gazety, to ja to robię osobiście. Jeżeli to jest jakaś taka sesja, w której jest klient, czyli na przykład to są lookbooki, czy jakaś kampania właśnie reklamowa, ubrań, takie rzeczy, to ostatecznie wybiera i musi potwierdzić klient. Musi potwierdzić klient właśnie to widząc, no bo to jednak tutaj nie ja sama muszę być zadowolona, tylko on, później odbiorcy, jego klienci. Nie?
Też daję to bardzo często, żeby jeszcze ktoś to zobaczył nieco nie z branży, może tak, żeby to ktoś zobaczył takim swoim okiem i powie, o to świetne, albo o, no Dominika, niekoniecznie. No i co? Jeżeli to są, a czasami jeżeli to są prywatni klienci, to ja to robię najpierw osobiście, bo mamy sporo zdjęć, ale to też, każdy nas się lubi w innej pozycji. Czasami, powiem to na własnym przykładzie, czasami ktoś mi zrobi zdjęcie, powie, ślicznie wyglądasz, a ja spojrzę i nie, słuchaj, nie. Dlatego jak ja na przykład, gdzieś są jakieś takie prywatne sesje zdjęciowe, czy ktoś chce to wybrać, może czasami właśnie, o, zaczęłam robić zdjęcia aktorom. I oni również, oni później chcą sami te zdjęcia wybrać, bo wiedzą też, jakich potrzebują. Jakie emocje lubią, no i jednak, czy lubią się z takim uśmiechem, czy lubią się z takimi emocjami na twarzy. Dla mnie to czasami super ekstra wygląda, ale oni już znowu niekoniecznie. Także albo to robię osobiście, albo to robię osobiście i później to jeszcze przekazuję, albo robi to na przykład tylko klient. Także tutaj staram się i mówię, to jest trudny etap, bo naprawdę bardzo często jest dużo zdjęć, jest dużo fajnych zdjęć i teraz, które jest najlepsze, które wygra, no to jest ekstra. Z takiej jednej sesji zdjęciowej wykonałam taki tak zwany kolaż, gdzie właśnie fajnie to wyglądało jako kolaż, czyli cztery zdjęcia podobne i cztery obok siebie. Ja uważałam, że to jest najlepsze, ktoś tam powiedział to. No i słuchajcie, przyznaję się, że jedno z nich, dwa wysłałam na konkurs, właśnie do Tokio. No i wygrało to drugie. Wygrało, zostało honorowane, ale w takim sensie mówię, że tutaj mi się podobało to, drugiej osobie to, więc mówię, dobra, inwestuję. Wysyłam dwa zdjęcia, no i jednak to drugie zostało uhonorowane, a nie to pierwsze, ale dobrze, coś się udało, tam Tokio i później też do Moscow Awards, tam też do nich wysłałam, no i też im się to spodobało, uhonorowane. Także cztery zdjęcia w kolażu, no i teraz które super, więc dobra, cztery, no ale jedno najlepsze. No bo czasem to jest ocena bardzo subiektywna, każdy ma inny gust, każdemu podoba się co innego, więc pewnie to też zależy od jury, tak? Więc, a powiedz mi tak z ciekawości, ile na przykład, jak robisz sesję taką edytorialową, no to ile na przykład tak zdjęcia robisz na takiej sesji, tak orientacyjnie? Czy to pewnie też zależy, ale tak, nie wiem, jest jakieś takie pojęcie. Co, nie mam pojęcia. W tysiącach? Nie, w tysiącach nie. Już sam jeden tysiąc to już by było za dużo. Nie. Wiesz co, jeżeli to jest właśnie taki edytorial modowy, czyli muszę stworzyć jakąś taką historię, która potem idzie właśnie do magazynu, to nie może być taka duża, że na przykład robimy jakiś jeden look, czyli właśnie look, czyli jak modelka jest już jest ubrana w konkretny, to nie mogę zrobić za dużo zdjęć, że to nam trochę zajmuje czasu, bo wtedy już trochę nieco się wszyscy męczymy. W takim sensie męczymy, że już zdjęcia wychodzą i potem będzie problem z dobraniem tego odpowiedniego. Dlatego już jak ja widzę, że o, mamy to, już wiele osób mówi, ale super, więc ja mówię, słuchajcie, mamy, przebieramy się. Tak, dlatego tutaj podczas sesji zdjęciowej, no to tak to wygląda właśnie. A co jest dla ciebie największym wyzwaniem w fotografii edytorialowej? Wyzwaniem. Wiesz co, ten efekt właśnie końcowy. Czasami mam już wszystko ustalone, cały plan, wszystko tam już swoje, organizacja, tak, kartka i tak dalej, ale czasami wyjdzie, że nagle coś nie wychodzi, coś jednak zmiana planów, no to wtedy właśnie burza mózgów i coś tu trzeba wykombinować, coś tu trzeba zrobić. Ale słuchajcie, naprawdę, czasami spontany wychodzą najlepiej. Ja już tego doświadczyłam,
gdzie czasami naprawdę, okej, trzeba, tutaj trzeba być zorganizowanym, trzeba to wszystko ułożyć, taka dyscyplina, praca w zespole, ale mówię, czasami to wychodzą takie rzeczy, że to trzeba być naprawdę gotowym na jakieś takie właśnie wyzwanie, że nie wiadomo, co cię czeka. Nie wiadomo, co się zmieni, no bo to różnie może być, nie? Zresztą wszędzie jesteś przygotowany, a nie wiesz, czy coś się nie zmieni. Także tutaj musi być plan B. Plan B, gdzie jesteś w miarę przygotowany. No na przykład idziemy w plener, a tutaj okazuje się, że deszcz, a sprawdzaliśmy pogodę. No i teraz gdzieś działamy i to robimy. No też miałam taką sytuację, ale na szczęście to było robione szybko i tak w miarę dobrze poszło i słuchajcie, nikt potem nie wierzył, że to było robione podczas deszczu, bo chowaliśmy się, byliśmy w takich miejscach, takie miejsca też znajdowaliśmy, że to było gdzieś pod dachem, a w ogóle tego nie było widać, to było też na mieście, także tutaj to, no to wyzwania, ale wyzwania, czyli takie też przygotowanie właśnie planu B, czasami to jest trudne, bo teraz mieliśmy taki deszcz, no tutaj to my też mieliśmy szczęście, bo mówię, deszcz może był, ale udawało nam się to i potem jak inni to słyszeli, że tutaj naszym wyzwaniem była sesja i jakieś nie według naszego planu, no to no taki chyba tam jakiś był deszczyk, coś, ja mówię, no ja mówię, okej, wierzcie albo nie, no ale to było wyzwanie. A jak myślisz, dla kogo jest, a dla kogo właśnie nie jest fotografia edytorialowa według ciebie? Wiesz co, fotografia edytorialowa, czyli właśnie taka modowa cała, no to okej, każdy może tego spróbować, każdy może to zrobić oczywiście, spróbować tego, ale myślę, że osoby, które tak specjalizują się i jednak no też po części lubią indywidualność, to raczej będą się specjalizowali albo raczej będą robili te zdjęcia na przykład dokumentalne. Dokumentalne zdjęcia albo zdjęcia gdzieś jakieś takie natury, pejzażu, czy nawet zdjęcia produktowe, bo tutaj zdjęcia produktowe albo będą gdzieś współpracować właśnie z restauracjami, gdzie będą robić tylko takie zdjęcia. Bo to zależy, mówię, taka modowa fotografia to jest praca w zespole, to jest praca wśród ludzi, taką dużą paczką, to trzeba być naprawdę mocno zaangażowanym. Trzeba tutaj też się podporządkowywać pod inne osoby, no bo jednak nie tylko pod mój grafik, ale też musimy wszystko razem ułożyć. A jeżeli jednak ktoś ceni bardziej tą fotografię taką indywidualną, no to bardziej pójdzie w tą dokumentalną, właśnie w fotografię jakąś taką produktową, gdzie nawet fotografia perfum, przecież to też są kampanie reklamowe, nie? Czy właśnie współpraca z jakimiś na przykład agencjami nieruchomości, gdzie właśnie robią takie zdjęcia. Także tutaj to myślę, że jeżeli ktoś bardziej może lubi właśnie taką indywidualność i żeby być samemu albo no tylko robić coś takiego, no to bardziej to. Bo fotografia modowa, gdzie to jest właśnie edytorial, no to jest praca w dużym gronie, czyli ja nie tylko kontaktuję się z klientem, czy klient to zazwyczaj to są tak przynajmniej z 3 osoby, nie? Bo jest projektant, menadżer, takie osoby, tylko jednak dobra, proszę mi tu wysłać, załóżmy, no i tylko robię coś takiego, albo zlecenie jakiejś dokumentalnej, tak. Myślę, że właśnie to tak jest raczej. Okej. Okay. Myślę, że to ważna informacja, bo jeśli ktoś ceni sobie niezależność, to mógłby się nie do końca znaleźć. No właśnie. W fotografii, gdzie współpraca w sumie jest kluczowa, nie? Tak. A skąd czerpiesz inspiracje do sesji zdjęciowych? Wiem, że często padał na przykład w poprzednich webinarach Pinterest, więc nie wiem, czy to jest w swoim przypadku też, czy masz jakieś inne źródła inspiracji. Wiesz co? Pinterest to już jest jako ostatni u mnie. Pinterest to już jak ja mam ten pomysł i już mam te inspiracje i kiedy wykonuję moodboardy, czyli żeby to wszystko było. No tutaj ze swojej strony to uwielbiam sztukę, czyli
odwiedzam muzea i to kilka nawet tutaj właśnie edytoriali, które też były robione, to na przykład były gdzieś powiązane z jakimś obrazem. Na przykład jedna z takich sesji beauty, gdzie to były tylko bliskie, no wokalista David Bowie, nie? Czy też z jakimś filmem. Ostatnią, także to raczej takie są, że to może być ze wszystkiego. To czasami są, że na przykład to gdzieś jakaś inspiracja z filmu i o, to mi się spodoba, ten styl. Albo o, jakiś właśnie wokalista i coś takiego, nie? To też, no może tak, o, ostatnio jak robiłam właśnie taki projekt z Małgosią Rozenek i z Radkiem Majdanem, to właśnie to też, to był mocny spontan. No to robiliśmy zdjęcia na tak podstawie i naszą inspiracją była rodzina Adamsów, nie? Także rodzina Adamsów, wszyscy byli tam zaangażowani. No był super stylista, który naprawdę ekstra ich wystylizował, co to też zrobiło mega robotę. No tutaj też stylista właśnie włosów i make-up, ale naprawdę, no tutaj też naszą inspiracją była właśnie rodzina no Adamsów. Także Adams, no i to tak właśnie coś takiego było. Oni się tutaj śmieli, że tutaj to jest teraz Majdanas family. Także tutaj oni Majdanas. Także nie, tutaj to jest, ja czasami o, albo to jest jakaś z muzyki, albo o, typu właśnie wokalista, tak, czy taka ikona, tak jak o Davida. Potem właśnie ktoś jak widział to jedno zdjęcie, to już o, to ten styl. Albo właśnie jakaś coś związanego ze sztuką. Właśnie na jednej sesji zrobiłam coś takiego, że w tle były obrazy. Obrazy tutaj akurat to były obrazy renesansu. Także słuchaj, to można wszędzie. Z internetu, gdzie już później, a właśnie taki Pinterest, to ja to raczej korzystam z tego, żeby te zdjęcia, swoje pomysły odnaleźć. I właśnie gdzieś wkleić na tą taką, na ten taki moodboard, czyli na tą taką, taką stronę, taką kartkę, gdzie, żeby właśnie no, tak najłatwiej wtedy pokazać komuś, a nie tłumaczyć, nie? Czyli już wszystko jest na kartce i robimy właśnie w takim stylu. Okej. Czyli to już jest ostatni etap, ten Pinterest, a... Tak, dla mnie to już jest właśnie ostatni etap, bo tutaj to mam gdzieś właśnie trochę właśnie w głowie i już wiem, co chcę. A dalej to już jest tylko ułożenie pomysłów tych moodboardów, że już to właśnie chcę. Nie tam szukam, tylko właśnie gdzieś, tak jak mówię, muzyka to jest film, a czasami obrazy. To są inspiracje. Super. A skąd czerpać wiedzę odnośnie fotografii modowej, taką bardziej, tak powiem, może teoretyczną, nie wiem, gdzie się szkolić? Wiesz co, powiem ci, że o, gdzie się szkolić. Ja pamiętam, jak zaczynałam z fotografią, to właśnie z tym miałam problem. Z tym miałam problem, bo ta fotografia trochę tak była, tak trochę była tylko w książkach, ale słuchajcie, gdzie się szkolić, co z fotografii, to jest praktyka, praktyka, jeszcze raz praktyka. Sesje zdjęciowe. Jak zaczynałam później sama sesję, to nie było tak, że już miałam tego wizażystę, że już miałam tego stylistę. Ja to robiłam sama. Ja to robiłam sama, zapraszałam nawet najbliższe osoby, jakąś koleżankę, mówię, dawaj, słuchaj, pomaluję cię, przebierzemy się. No praktyka, bo uczymy się na błędach. I ja dużo błędów pamiętam do dzisiaj z moich właśnie pierwszych sesji zdjęciowych. I no myślę, że tutaj właśnie tak. Na początku właśnie miałam problem, bo nie wiedziałam trochę, skąd mogę się tego nauczyć. Przyznaję się, że nie było warsztatów żadnych fotograficznych. Chyba teraz się to wszystko rozwinęło. I przyznaję, właśnie będę to robić osobiście, bo wiem, że ja miałam z tym problem. I praktyka. Praktyka, czyli nie chcę nawet zrobić czegoś takiego, że osoby do mnie przyjdą i ja będę cały czas mówić. Bo najważniejsze jest to, że
będzie ta modelka w ogóle, że warto nawet być przy takich sesjach, czy nawet właśnie być gdzieś zaangażowanym, może nawet asystować przy sesjach zdjęciowych. Ciężko się z tym dostać, bo asystując jednak trzeba się znać już na tym sprzęcie. Ale warsztaty fotograficzne, gdzie przede wszystkim jest praktyka, gdzie jest zorganizowanie takiej sesji zdjęciowej, gdzie można zobaczyć, że już jest ten zespół, czyli jest ta stylistka, jest ten wizażysta i obserwować to wszystko. Takie warsztaty właśnie będę chciała też zorganizować, bo powiem Wam, że sama zaczęłam się zastanawiać, że właśnie ja na początku, tego mi właśnie na początku brakowało, zdobyłam to dopiero będąc sama działając i ucząc się na swoich błędach, ale no trzeba działać i słuchajcie, tutaj to myślę, że jeżeli fotografia jakaś właśnie studyjna, modowa, no to wynajęcie studia i działanie tam. W studiach są asystenci, którzy jakoś pomagają. No niestety czasami to nie jest w cenie, bo taki asystent to jest takim dodatkową osobą, która pracuje, ale no polecam właśnie tą praktykę, bo tylko tak się nauczymy. Nawet mówię, ja zaczynając, to były moje jakieś takie najbliższe osoby, to nie były modelki, tylko właśnie gdzie ja ją ubrałam, nawet swoje ubrania, wymalowałam i działałyśmy razem. Jedna nawet z modelek, no wtedy była osobą początkującą, a teraz naprawdę ekstra działa. Teraz ją widzę podróżującą po całym świecie i chodzącą na pokazy mody. Także tutaj jak ją zobaczyłam, no to oczywiście uśmiech na twarzy, bo pamiętam te nasze pierwsze zdjęcia, które robiłam w domu. No tak. Robiłam w domu, robiłyśmy u mnie stylizacja jakichś moich tam ubrań, ale to była praktyka, nie? Mhm. Też pierwsze sesje, które robiłam, to były też później właśnie osoby, kiedy to były jakieś wizażyści. To też były osoby początkujące, czyli gdzieś internet, gdzieś się musieliśmy zgadać. My się czasami właśnie gdzieś spotykamy, mijamy się gdzieś na sesjach albo teraz nawet pracujemy. Mhm. Pamiętam jakieś takie pierwsze, gdzie się minęliśmy właśnie na sesji i to był taki uśmiech, że on właśnie robi kampanię reklamową obok, a ja drugą kampanię reklamową, a robiliśmy takie zdjęcia gdzieś tam z boku i tak zaczynaliśmy. Także tutaj ekstra sprawa, ale słuchajcie, praktyka i na pewno zobaczenie tego na żywo. No. Jednak tak. Zobaczenie tego na żywo, bo to tak jest, obserwując kogoś albo po prostu spróbować i przy kimś też to zrobić, kto się zna, bo to jest najlepsza lekcja. Ale super, że organizujesz takie warsztaty, bo myślę, że właśnie nauka tego wszystkiego pod okiem już profesjonalisty, osoby, która zna się na tym, popełniła kiedyś już jakieś błędy, tak, wie po prostu na to zwrócić uwagę, to wydaje mi się, że to taka bezcenna pomoc. Jest. Tak, no i będzie mój zespół, z którym właśnie pracuję na co dzień, tak zazwyczaj z nimi pracuję, bo zespół jest zmieniany, zespół nie jest wybierany tylko przeze mnie. I będzie mój zespół, czyli właśnie któremu no na pewno oczywiście ufam w 100% i wiem, że na pewno poświęcą się i zrobią to. No i też mam nadzieję, że będą mogli się też wypowiedzieć na ten temat. Tak też planuję właśnie, żeby oni coś też powiedzieli od siebie, bo to też będą cenne informacje, których ja pewnie bym nie powiedziała, a oni pewnie naprawdę mogą powiedzieć, może tak, powiedziałabym, albo bym nawet nie wiedziała, że są tak istotne, może nawet nie jestem świadoma. Tak, pełen zespół to będzie super. No brzmi to naprawdę... Super. Mam nadzieję, że to się uda właśnie tutaj u mnie w studiu, a tutaj to jest właśnie profesjonalne studio, gdzie są organizowane kampanie reklamowe, gdzie właśnie są jakieś nawet teledyski nagrywane, nawet ostatnio pokaz modowy. I tutaj to wszystko zobaczyć, to naprawdę polecam. Super. Myślę, że to będą naprawdę... super wrażenia dla kogoś, kto stawia. No ja mam nadzieję, jak tylko tutaj uda mi się, to słuchajcie, napiszę Wam i mam nadzieję, że będą chętni, bo jestem otwarta na takie rzeczy i no pewnie zauważyliście już, lubię mówić.
Koniecznie zaobserwujcie Dominikę. Dominika na Instagramie jesteś, tak? Na Facebooku masz też swoją Tak. stronę. Tak, na Instagramie Dominika Woźniak fotografii i swoją stronę internetową dominikawoźniak.com. Także jak coś, to też możecie do mnie napisać online albo właśnie mailowo, albo też zapraszam nawet na indywidualne właśnie jakieś sesje, czy nawet może na asystowanie, bo czasami moi asystenci nie mogą i wtedy poszukuję. No, to też jest wtedy wyzwanie, bo nagle trzeba robić, to musisz... trzeba działać. To myślę, że muszę koniecznie pozostać z Dominiką w kontakcie, bo widzę, że tutaj jest dużo opcji współpracy, no i właśnie nauczenia się nowych rzeczy. A powiedz mi jeszcze, jak promujesz swój biznes, gdzie szukasz klientów, może jak to wygląda teraz, a jak to też wyglądało na początku twojej ścieżki zawodowej? Wiesz co, promowanie biznesu to... Każdy z nas jednak, teraz to Instagram wygrywa. Instagram wygrywa, może nie, Instagram jest ważny, Instagram jest ważny, no całe social media, bo jednak przeglądając to, to jest tutaj, że my na to zwracamy uwagę. Ale też no pytamy się bardzo często, kogo polecasz? Kogo polecasz, kogo polecasz? Dlatego ja bardzo często, kiedy właśnie ktoś się mnie zapyta, kogo polecasz z jakichś wizażystów, no to zawsze tą osobę, z którą współpracuję. Ale publikowałam właśnie swoje prace. Jedną właśnie o te takie pierwsze sesje, które były właśnie organizowane przeze mnie, no to wysłałam właśnie na konkurs fotograficzny. No na konkurs fotograficzny, który wysłałam na Miami Fashion Week, to przyznaję się, że nawet nie sprawdzałam wyników, no bo wysłałam, to pamiętam, studiując w Wielkiej Brytanii, takie też było tam założenie, że proszę wysłać na konkurs, no ale nie sprawdzałam, no bo Fashion Week, a ja tutaj z jakimś początkującym projektem. No i oni w końcu do mnie napisali maila, że no Dominika, jak ci wysłać nagrodę? Ja tak czytam, o co chodzi? No i tak, no miałam to szczęście, że mogłam tam polecieć, no nie wierzyłam, bo taki Miami Fashion Week jednak, no ale udało się. Ale mówię, to były też moje pierwsze projekty, które po prostu wysłałam. To było bardzo dużo nawet ludzi, bardzo duży zespół, bo właśnie przy tej sesji było aż dwie modelki, dwóch modeli. I tutaj to było mocne wyzwanie, bo to był trudny klient, czytaj uczelnia. Trudny klient, gdzie no, mocne były nawet wymagania, że nawet miałam informację, jedna modelka ma być brunetką, druga ma być blondynką. I teraz połączyć takie osoby, no to tutaj to wtedy pamiętam, zrobili nam mocną lekcję i żebyśmy tak wzięli się za siebie. Takie trudniejsze do zorganizowania, nie? No jakby było dwie modelki i dwóch modeli, no to tam... A no i jeden model musiał mieć krótkie włosy, drugi musiał mieć długie włosy, no i teraz znaleźć to może tam nie sztuka, ale żeby ich wszystkich jeszcze w miarę dobrać. Ale to pamiętam, tutaj właśnie pierwsze sesje, to też i tak się promowałam, no mówię, teraz internet wygrywa. Kiedy trochę zaczynałam, to jeszcze tak tego nie było. Instagram, jednak sami wiecie, że Instagram teraz wygrywa nawet od Facebooka. Tak. No też co ważne, nie każdy ma tego Facebooka już i Instagrama. Strona internetowa jest ważna. To też polecam. Strona internetowa jest taka ponadczasowa. Myślę, że to będzie taka wizytówka nasza internetowa. Tak, dokładnie. Trzeba ją mieć. Trzeba. Dominika, słuchaj, tak? Czy chcesz dodać? Nie. Myślałam, że tak, okej. Dobra, bo myślę, że to już przeszliśmy przez wszystkie pytania, a widzę, że trochę jest pytań od oglądających. Także już te pytania ode mnie będziemy kończyć, żebyśmy zdążyli odpowiedzieć na kolejne, a widzę, że troszkę ich się pojawiło. Więc zanim przejdziemy do pytań, to chciałam tylko jeszcze wam wszystkim przypomnieć, że przygotowaliśmy jako Fotone 120% zniżki dla nowych użytkowników na 2 miesiące po zakończeniu pierwszego bezpłatnego miesiąca próbnego i ta oferta zaraz się kończy, dlatego że ona została przygotowana specjalnie właśnie dla
oglądających webinar. I jak coś, to ta tą zniżkę zobaczycie, właśnie link został dodany w komentarzach, w komentarzu tutaj, więc zajrzyjcie tam. A teraz przechodzimy do pytań od Was. Okej, więc pierwsze pytanie, tutaj widzę, że mogę je wyświetlić. Jak wygląda proces publikacji w magazynie? Czy od początku tworzysz z tym celem, czy wychodzi to później? Jak trafić do klienta modowego, czy przez kontakt prywatny, czy przez agencję? Czy tak, proces właśnie publikacji w magazynie, to zazwyczaj już są konkretne zlecenia. To magazyn odzywa się do mnie, ale też kilka razy udało mi się właśnie taki edytorial, który, taka modowa sesja, która była zorganizowana, właśnie gdzie była robiona w nocy i pod mocnym wyzwaniem, gdzie skończyliśmy to, tak jak mówiłam, o 5:00, to potem wysłałam ją właśnie do magazynu, przeszukując internet i próbując zdobyć jakiś adres mailowy. No, odpisują albo nie odpisują, bo na przykład wysłałam maila do 50 agencji, a żadna mi na przykład nie odpisała. No to jest trudne. Agencje zazwyczaj mają już swoich fotografów, już takie osoby, które raczej one mają fotografów i one bezpośrednio mają te kontakty właśnie do gazet. Jednak redaktor naczelny, bardzo często są nawet redaktorzy, które są podane adresy mailowe nawet w gazetach, ale to jeszcze przechodzi jeszcze przez jedną osobę. No i wiadomo, wydaje mi się, że oni na pewno dostają dużo takich właśnie maili, gdzie są te zdjęcia pokazywane. No bo wiadomo, każdy fotograf, który coś takiego zrobi i uda mu się, no chciałby takie coś opublikować, nie? I później mieć jednak podpisane. Mi tak się udało właśnie kilka razy i tak, żeby właśnie taki tytuł po części zdobyć, ale później właśnie magazyny, znaczy no wcześniej też odzywały się do mnie, widząc gdzieś moje portfolio, gdzieś jedno ze zdjęć, no przemknęło im i spodobało im się to. No i na przykład właśnie potrzebowali takich zdjęć, zaprezentowali mi swój pomysł. Później ja zaprezentowałam im właśnie, co ja mogłabym wykonać ze swojej strony. Spodobało im się to i wtedy to zrobiliśmy. A jak trafić do klienta modowego? No to klient modowy również musi zobaczyć to portfolio. Teraz, no właśnie, ten Instagram wygrywa, ale jednak trzeba gdzieś ten story, no promocja tego również. A także klient modowy, no on też będzie, no nie ukrywam, też będzie brał fotografów, którzy są w pewien sposób sprawdzeni. Dlatego warto właśnie robić te sesje zdjęciowe i tak jak mówię, praktyka, żeby mieć coraz więcej tych zdjęć, i mieć w czym przebierać, żeby potem na przykład to portfolio było zdjęciami z różnych sesji i potem na przykład zrobić coś podobnego, ale wiemy, co już źle zostało zrobione, a jednak kolejna sesja i coś nowego. Także klient modowy, on musi zobaczyć te zdjęcia, musi mu to gdzieś raczej przemknąć, albo nawet wysyłając też taką wiadomość, tylko no niestety nie zawsze ona jest odczytywana. Kontakt prywatny jest trudny, no bo wiemy, to w każdej branży nie każdy podaje swój kontakt dalej. Przez agencję tak można się zgłaszać, można wysyłać swoje portfolio, warto złożyć takie portfolio i po prostu wysłać. Albo się odezwą, albo nie, to już też zależy, ale no, czasami miałam nawet odpowiedź w kilku słowach, nie, dziękujemy. Ale to już super z ich strony, że odpisali. No bo przyznaję, że inne, gdzie pewnie niektórzy to pewnie wyrzucili albo nawet tego nie odczytali, a tutaj, no jak zaczynałam, no to właśnie takie miałam w miarę, czasami miałam szczęście, ale mówię, czasami wysłałam 50 maili, no i nic, ale potem się do mnie odezwali, że spodobało im się, ale słuchaj, już mieliśmy, ale teraz mamy pomysł. No i tak było okej, tak było super. Trzeba próbować. Trzeba próbować i słuchajcie, praktyka i... to jest najważniejsze. Dobra, to przejdziemy do kolejnego pytania. Powiedz coś więcej o swoich obiektywach. No to
Obiektywy mam trzy. Trzy obiektywy Nikona, 24-70, 50 i tak zwana, mówię na to, portretówka 85. 85 chyba używam najczęściej. Różnie jest, bo niektórzy fotografowie na przykład często używają 35. 85 czasami ktoś się na mnie spojrzy, no co ty, a to jest znowu mój ulubiony. Także 85 zawsze muszę mieć. I teraz obojętnie, czy to jest sesja modowa, czy to jest sesja beauty, czyli portret, gdzie to jest make-up, czy to są nawet zdjęcia takie wizerunkowe, które też teraz właśnie robię, albo aktorom, albo takim osobom prywatnym, gdzie no, czasami potrzebujemy takich zdjęć, gdzieś mając, będąc freelancerem, czy mając jakiś swój własny biznes, zdjęcia na LinkedIna. Także takich portretówek to też, no i nie ukrywam, 85 u mnie wygrywa. Obojętnie jakie zdjęcia, mówię, jeżeli to jest właśnie portret, no raczej portret, bo jeżeli robię takie całej postaci, no to używam tej 50. Czyli zawsze zabieram te dwa obiektywy. Jeżeli gdzieś wyjeżdżam na sesję, to na pewno te dwa. Okej, dzięki. To otwieram kolejne. Pani Dominiko, jeśli już miałaby Pani kupić nowy aparat, to lusterko czy cyfrowy? Czy nowy aparat, jakbym miała kupić, to lusterko czy cyfrowy? Dobra, no chyba lusterko, no. Wiesz co, tutaj... zawsze miałam szczęście do aparatów, to też jest ważne. Nawet kiedy jeszcze się nie zajmowałam tą fotografią i wcześniej pracując na cyfrowych, to było też dobre, ale chyba jednak to lusterko przy takich sesjach, gdzie to wymaga dużej rozdzielczości. No cyfrowe też robią dużą rozdzielczość, ale jednak przy pracy w studiu, no to lusterko wygrywa. Dobra. Okej, tutaj kolejne pytanie. Jak sobie radzisz z celebrytami charakterkiem? Z celebrytami charakterkiem? Nie, no słuchajcie, nie. To mi się wydaje, że to czasami jest takie... myślę, że niektórych celebrytów odbieramy, tak wiecie, że gwiazdeczki, ale jak spotykam te osoby, to uwierzcie mi, że czasami, no bardzo często się zdziwię, że jednak te gwiazdeczki to nie są takie gwiazdeczki, że jeszcze są, nie potrzebują, nie mają jakichś ekstra manier, ale nie, naprawdę, może celebryci, że charakterki, ale nie, to wtedy właśnie też do każdego trzeba inną atmosferę ułożyć. Także charakterki z nas to ma każdy. Czasami to nawet modelka ma charakterek. I uwierzcie mi, że nie sam celebryta. To już jest może takie przez nas bardziej tam pudelki i tak dalej, widzimy różne rzeczy, ale nie, tutaj charakterek to może pokazać każdy. Z celebrytami, z aktorami właśnie, to nie. Charakterki no, trudne, ale to wtedy trzeba właśnie być zawziętym, być, no myślę, że tutaj wtedy jest bardzo ważna cierpliwość. Cierpliwość, no i pokazanie, że, bo na przykład tak, o, coś mu się nie spodoba, więc wtedy cierpliwie, spokojnie, to może zrobimy inaczej, to może ten, ale te charakterki to każdy z nas ma różny charakterek, gdzie nawet może być klient. To nie tylko celebryci. Czasami klienci, gdzie na przykład jest jakiś projektant i wtedy trochę może być zaraz napięta atmosfera, ale to staram się to wyluzować, żeby zaraz nie był napięty cały zespół, nie? Bo to może czasami popsuć nieco sesję, ale mówię, słuchajcie, charakterki to są różnie. Czasami to jest model, czasami to jest klient. I to celebryci, to naprawdę byście się zdziwili, przepraszam, że tak mówię, gdzie ja czasami myślałam, że ta osoba przyjdzie i trzeba się jakoś nastroić, a tu się okazało, że wszystko jest okej i byłam w szoku, że jednak inna jest ta osoba, niż jest pokazywana gdzieś w mediach.
Tak. Tutaj kolejne pytanie, w sumie trochę podobne. Jakie najdziwniejsze wymagania ze strony gwiazdy usłyszałaś? Najdziwniejsze. Jeśli w ogóle taka sytuacja miała miejsce, bo może właśnie to nie był wcale, to nie była gwiazda, tylko może jakaś, no nie wiem, modelka. No dobra, jakaś znana może osoba. Raz miałam taką prośbę o takie zdjęcie, na które trochę się nie zgodziłam. Ta osoba była w szoku, ale powiedziałam, że słuchaj, kto inny ci to wykona. Także tutaj może była taka dziwna, ale jeszcze mnie to chyba tak nie spotkało, że jakaś najdziwniejsza. No mówię, raz miałam taką sytuację, że tak dziwnie, bo raczej nie wiedziałam, co odpowiedzieć i mówię, słuchaj, inny fotograf ci to lepiej zrobi. Inny fotograf chyba lepiej to wykona. No, to był taki trudny temat. Różnie bywa. Okej. Okay. Dobra, a jaka sesja zapadła ci w pamięć? No to słuchajcie, nie, no właśnie, ta sesja, która naprawdę była mega spontaniczną sesją, która na ekstra był zespół zaangażowany. Wtedy mieliśmy też super stylizację. Wtedy to jeszcze Witkaca nie było, a my już mieliśmy te ubrania. Także my już mieliśmy naprawdę ekstra ubrania, które tutaj to ja sama byłam w szoku, pamiętam, stylista też. I my to wtedy robiliśmy właśnie w nocy, gdzie tyle było ekstra zdjęć. Robiliśmy to, też to robiłam, też byłam scenografem, także szybko musiałam to wszystko zrobić. Ale naprawdę pełne zaangażowanie zespołu i później właśnie publikacja tych zdjęć, gdzie udało się, gdzie był ten Vogue i jednak, nie? Widzi się ten Vogue i jest to. Także tutaj, tutaj naprawdę to ta sesja najbardziej mi zapadła w pamięć. To chyba będę wspominać dość długo. No, chyba tyle. Chyba właśnie ta sesja. To było ekstra. Dobra, to tutaj mam kolejne pytanie. A gdzie, a będzie rabat na szkolenia? Będzie rabat na szkolenia. Musisz obserwować Dominikę i wtedy... Tak. Dobrze. Nie, to naprawdę, jeżeli coś takiego będę znała, już termin dokładny, ponieważ to miało być właśnie, wstępny termin to tak był początek właśnie grudnia, jednak próbuję to zorganizować konkretnie i z zespołem, a właśnie zespół, z którym współpracuję, to oni mają kampanie reklamowe i muszę się wbić też w ich grafik, nie? Bo oni się również muszą przygotować, ale nie, to na pewno dam znać i piszecie foto Nesto 20 i będzie 20% z nimi. Super. Tak będzie. Nie, i nawet na warsztatach. Musimy informować też. To jak będziesz organizować takie szkolenie, daj znać, to my też udostępnimy. Albo nas, Dominikę, i na pewno nie umknie wam informacji. Nie, dobra, nie, to naprawdę postaram się. Słuchajcie, Fotonesto się o tym dowie, także jak mnie nie będziecie obserwować, to Fotonesto trzeba koniecznie, bo mam nadzieję, że oni to będą mogli przekazać dalej. Pewnie, poinformujemy na pewno. Poinformujemy na pewno, tak, poinformuję, bo tak jak mówię, na warsztatach mi tego brakowało na początku jako dla fotografa i teraz chcę to zrobić, właśnie ci sesja zdjęciowa i nie tylko sesja, że ja ją robię, a wy oglądacie, albo potem, ale potem wy również to robicie i pracujecie z tą osobą. Pracujecie z modelką, pracujecie ze stylistą, pracujecie z wizerzystą i macie na przykład swoje 10 minut, 15 minut, nie wiem, zobaczymy, jak to tutaj będzie wyglądało, ale będę właśnie chciała zrobić praktykę. Także tutaj szkolenie, warsztaty, naprawdę, słuchajcie, praktyka, ja tylko na tym się nauczyłam. Książki mi nie pomogły. Nie. Dobra. To kolejne pytanie. W jakim programie robisz postprodukcję zdjęć i na co zwracasz największą uwagę podczas obróbki? Całość robię w Photoshopie. Całość robię w Adobe w Photoshopie.
Niektórzy retuszują zdjęcia takimi etapami, że najpierw Lightroom albo Capture One, a później właśnie Photoshop, ale ja całość robię w Photoshopie. Także tutaj mówię, nie jestem tylko fotografem, tylko później właśnie wybierając te zdjęcia też pracuję od strony takiego retuszowania właśnie obróbki zdjęć. No teraz jak mam dużo czasami projektów, to idzie do profesjonalnego retuszera, który jest tam grafikiem i pracuje właśnie, bo ja czasami nie mam na to czasu już. Ale nie ukrywam, że później też to otwieram jeszcze w swoim Photoshopie. Plusy, minusy, kiedyś ktoś mi też zwrócił na to uwagę, że na niektóre rzeczy za bardzo zwracam uwagę, a tego i tak nie będzie widać w gazecie. Ale tak, no, ale to Photoshop. No ja tylko w Photoshopie obrabiam zdjęcia. Okej. To tak, to w sumie ostatnie tutaj pytanie, więc jeśli ktoś z Was jeszcze chce jakieś pytanie zadać, to zachęcamy. Bo jak nie, to po tym pytaniu będziemy pomału kończyć, więc jeśli macie jakieś pytania, to zachęcamy do zadawania ich. A tutaj ostatnie pytanie włączam. Jakich modyfikatorów najczęściej używasz? Światło stałe czy błyskowe? Lubię to stałe światło, wiecie? W tej fotografii właśnie w studiu bardzo mało, no bo to w sumie to jest taka bardziej filmowa, ale ja lubię to stałe światło, czasami może kombinując przy tym, tylko że to światło błyskowe, no żeby osiągnąć taki efekt czasami na stałym świetle ciągłym, właśnie na tym błyskowym czasami jest ciężko taki podobny efekt uzyskać. Kiedy robię jakieś zdjęcia czasami produktowe na przykład jakichś takich produktów, kosmetyków, czegoś takiego, gdzie jest też jakaś scenografia typu kamienie, coś, no to czasami pracuję na stałym świetle, bo to czasami musi być tylko jakiś taki delikatny błysk, no ale przy modowej chyba jednak to jest to błyskowe. Błyskowe światło, może przy stałym świetle pracując ze zwierzętami, tak, szczególnie jak miałam papugę na tym, na sesji zdjęciowej, no to takie błyskowe to jest niebezpieczne, oczywiście wszystko tam muszę poinformować, nie wiem, czy ta papuga by odleciała, czy nie, ale to jest już niebezpieczne. Ja osobiście mam psa, może mój pies już jest do tego przyzwyczajony, bo jest ze mną podczas sesji, ale błyskowe światło jest najczęściej używane do takich sesji modowych. Sesji modowych, do kampanii, najczęściej błyskowe. Okej. Okay. Dobra, to mamy ostatnie pytanie. Czy na warsztatach będzie pizza? Słuchajcie, na sesjach, właśnie, na sesjach modowych, gdzie to są nawet jakieś takie kampanie, czy nawet ten, no to będąc producentem, organizując to, gdzie, no to musi być ta przerwa. Musi być ta przerwa. Wtedy wszyscy przerwa, no i jemy, nie? Także catering, słuchajcie, jest przygotowany. Do picia też będzie, ale no alko. To już może after, ale to zależy, jaka będzie atmosfera na sesji. Nie wiem, czy będzie pizza, chyba że będzie i wege, i mięsna. No zależy jaka. Nie, znaczy tak, właśnie też, tak jak mówię, na sesjach modowych też tutaj jest, ale to chyba tak zawsze, chyba tak w większości. Jest właśnie też jest przerwa, no bo to wszyscy muszą wtedy trochę odpocząć, czy nawet właśnie się nie tylko napić, ale chociaż to. Także tak, takie coś będzie. Będzie tutaj, będziecie mogli zjeść, będzie przerwa, odpocząć od pracy, nie wiem, może ode mnie. Czyli jest szansa na pizzę. Jest szansa na pizzę. No, menu może pełnego nie będzie, ale zaopatrzę i wszystko będzie. Zawsze zaopatrzam, nawet na sesjach, jeżeli to, nie wiem, nie są jakieś kampanie czy co, to tutaj ze swojej strony zawsze wszystko jest kawa, jest herbata,
na warsztatach, słuchajcie, tym bardziej. Myślę, że gdzieś tam tą pizzę po prostu będziesz mieć na uwadze. Tak. Tu jeszcze jedno pytanie, czy korzystasz podczas sesji również ze statywu i czy pracujesz z aparatem na uwięzi podpiętym pod laptopa? Przyznaję się, że nie potrafię pracować z aparatem podpiętym pod statyw. Nie potrafię w takim sensie, że ja lubię z tym aparatem trochę biegać, że to jest góra, dół. Kiedy to jest edytorial modowy, albo w ogóle taka modowa, że to musi być jakaś historia, to na statywie, kiedy on cały czas stoi, no to nie, to ja na tym nie pracuję, znaczy nie potrafię. No podziwiam może niektórych fotografów, którzy robią takie ujęcia pracując jeszcze. Mam jednak tą nieco plusy, minusy tego oczywiście, taką szybkość podczas sesji, że mocno działam, także jak jeszcze miałby stać ten statyw, ale jeżeli to są na przykład lookbooki, gdzie jest tylko ta modelka, to białe tło, czy takie wszystko takie minimalistyczne, to taki statyw się przydaje, ponieważ to jest cały czas pod tym samym kątem, to jest nawet wskazane, żeby coś takiego robić. A czy z aparatem na uwięzi, podpiętym pod laptopa? No tutaj to studyjnie na pewno, chociaż kiedy to są jakieś właśnie sesje, kampanie reklamowe, to nawet jestem podpięta pod laptopa. Mhm. Pod laptopa, gdzie ten kabel jest długi, ten kabel chyba ma 3 metry, także ja mogę odejść, on też jest przymocowany mocniej do komputera i do aparatu. Bo wtedy to widzi cały zespół, bo żeby później na przykład nie było, że o, ujęcie byłoby ekstra, ale na przykład tutaj włosy się kiepsko układają, albo tutaj coś ma z make-upem. No, może to jeszcze można w Photoshopie potem poprawić, że gdzieś ten make-up, coś, ale na przykład o, tutaj było ekstra ujęcie, a modelka ma zamknięte oczy. A gdybym ja miała cały czas sprawdzać na aparacie, to ja bym to też pewnie sprawdzała jako fotograf, a mówię, a taki stylista fryzur od razu zobaczy. Mm-hmm. Zobaczył, także opłaca się być podpiętym pod laptopa, pod komputer, bo na bieżąco właśnie fajnie, że to jest widoczne, że każdy to może zobaczyć i, no i ocenić, jak to właśnie wygląda. Okej, Dominika, to dzięki wielkie za to, że przyjęłaś nasze zaproszenie. Ja również dziękuję Wam bardzo. Co powiedziałaś, na pewno było dla oglądających bardzo inspirujące. Zapraszamy Was do obserwowania nas, Fotonesto, na Instagramie i na Facebooku oraz Dominikę, żebyśmy zostali w kontakcie. To niestety był już nasz ostatni webinar w tym roku. Być może część z Was uczestniczyła w poprzednich. Jeśli nie, to tak jak mówiłam wcześniej, możecie zobaczyć wszystkie spotkania i to, które teraz się odbywa, też będzie dostępne właśnie na naszym YouTubie Fotonesto. Także zapraszamy Was do oglądania i do korzystania z tych materiałów. W przyszłym roku być może reaktywujemy te webinary. Także zostańmy w kontakcie i dzięki, że byliście z nami, dzięki Dominika raz jeszcze. No i miejmy nadzieję, że do usłyszenia zostańmy w kontakcie. Dobra, super. Ja również dziękuję wszystkim. Mam nadzieję, że powiedziałam coś cennego, ciekawego i że tutaj no, skorzystacie też z tego i spróbujecie. Super, dziękuję. Dzięki bardzo.